Witam w drugim odcinku z kariery trenera w DSJ4. Zaczynamy drugi odcinek z zawodów Lahti. Pierwszy z naszych Maciej Kot. Daleko żyła. Hula teraz. To był dobry stop. Jaką wolny. Chyba najlepiej z naszej się wybił. I też będzie najdalej. Dawid Kubacki. Oj, za wcześnie się wybił, ale awans być powinien. Tak jest. Klemens Morańka teraz. I Kamil Stoch. A i dalej z naszej świetny skok. Maciej Kot, świetna próba, na razie 10 miejsce. Piotr Żyła. Również dobry skok. Hula. Najdalej z naszych. Jaków Wolny. Dobry skok. 25 metrów ponad. Dawid Kupacki. Dobry skok. Klemens Morańka. Ojej, ojej, co on zrobił. Kamil Stoch. Najlepszy z naszych w tym sezonie. No ale to jest wielki skok. Ja się on zaczyna jako pierwszy z naszych. Ale w drugim skoku zamiast się o wiele bardziej postarał i poprawił wyraźnie. Co Maciej Kot. Świetna próba. Jakub Wolny. Również daleko. 130 metrów przekroczył. Chyba najdłuższy skok w całym konkursie, jak na razie. Tak jest. Piotr Żyła teraz. Dawid Kubacki. Czy Stefan Hula wyprzedzi teraz Kamila Stocha? Zobaczymy.
Chyba tak. Jeszcze Jakuba Wolnego, tak jest. Wyprzedził Jakuba Wolnego i wygrywa Hula przed Wolnym. 8. kol, 9. Kubacki, 13. stoch, 14. żyło. Świetny konkurs po raz kolejny. Czas na Sapporo. Maciej Kot, 2 pod narty. Metra, sekundę ponad. Mogą być dalekie skoki. Ojej. Ojej. Ale świetna próba Piotra Żyły. 136 metrów. Dawid Kubacki. Klemens Murańka. Świetna próba. 137 metrów. Jakub Wolny. Nierówno się wybił z progu, ale awans być powinien. Tak jest. Stefan Hula. Kamil Stach. No i pierwsza seria zaczyna z naszych Piotr Żyła. Dawid Kubacki. No to nie był najlepszy skok. Teraz czasem rańkę. Mu rańka. Całkiem przyzwoity próba. Jakub Wolny. Świetnie to wyciągnął. Stefan Hula. To była kapitalna próba. Na razie jest pierwszy. Ex aequo z Geigerem. I Kamil Stoch. Spóźnił odbicie i to drastycznie. Awansu też nie ma, niestety. I Kobayashi obił po raz w pierwszej serii. Kto by się spodziewał, że na swojej ziemi będzie prowadził po pierwszej kolejce? No, kto by się spodziewał? Chyba nikt się nie spodziewał. Piotr Żyła. To był świetny skok Żyły. Na pierwsze miejsce jak na razie. Jakub Wolny. No nie był to jakiś koszmarny skok, ale najlepszy też nie był. Stefan Hula. Tak się prezentują wyniki po konkursie w Sapporo. Czas na Park City HS 134 metry.
I nie słabo, ale w plecy, więc może być różnie w tym konkursie, tej skoczni. Łaski nie wyszły, to skok niestety pierdolę. Nie najgorszy skok. Klemens Morańta. Ujdzie. Ujdzie. Bardzo dobry. Próba, na razie prowadzi. Jak był wolny. Kamil Stoch, czy pokona Krafta? Zobaczymy. Krafta nie pokona, ale żeby był awans. Niestety nie będzie awansu. Stefan Hula teraz. No i Stefan Hula zamieścił tam to miejsce jak na razie. Czas na pierwszą serię. Trzyma Maciej Kot i mocniej wini w plecy. To nie jest dobrze dla nas. Wiadomość to nie jest dobra. No i psuje ten skok Maciej Kot. Teraz Dawid Kubacki. Piotr Żyła. I to był dobry skok. Na pierwsze miejsce. Klemens Morańka. Oj, za wcześnie się wybił. Jakub Wolny. No i najwyżej z naszych Kamil Stoch. Nie, bo najwyżej z naszych jest Stefan Hulo. Będzie to wszystko od Kamila Stocha, zobaczmy. No chyba tak. Tak jest. I Klemens Morańka skoczył dobrze i daleko. Dawid Kubacki. Jest ta czerwaka, na pewno to nie jest jego ambicja zbytnio dobra, więc nie chciał się poprawić. Niestety się nie poprawi. Kamil Stoch. To był całkiem dobry skok. Jak uwolnę. Dobry skok. Stefan Hula. Świetny skok. I Piotr Żyła, lider po pierwszej serii. Nie będzie go na podium. To się prezentuje ją wyniki po konkursie.
Nieźle. Tyle mogę powiedzieć. Czas na predactwo HS-106. Zobaczymy, jak tu nam pójdzie. Dawid Kubacki. Oj, oj. Tragicznie. Klemens Murańka. No niestety zamurańkował się. Piotr Żyła. Jak wolę skoczył dobrze, ale awans jest dobrze. Stefan Huda. Dobry skok. Dobra, wracając ponownie. Chciałem na chwilę wyciszyć mikrofon. No i kontynuujmy. Druga seria zaczyna. Piotr Żyła, 30 lokata. Nie ma to dobra próba. Za pierwszym razem tak sobie lepiej. Jeżeli chodzi o prowadzenie. Tak dalej w całym konkursie nie skoczył. Teraz jak mu wolno. Daleko. Teraz Morańka. Daleko. Stefan Hula. To nie będzie dobry skok, niestety. I Maciej Kot. Szanse na podium są, żeby też je wykorzystać. Niezła, niezła próba. Tak, podium zaliczył Morańka, czwarty Kot, dziesiąty Hula, ex aequo na 11 miejscu Herens Wolny, później Żyła i tyle. Tak się prezentuje tabela po 10 konkursach. Następny konkurs to będzie Bischofshofen
na który zapraszam w kolejnym odcinku. To tyle, że ode mnie się możesz zostawić łapkę, suba, komentarz. Linki wszystkie w opisie są. Pozdrawiam do następnych odcinków live'ów.